Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, możecie usłyszeć w moim głosie pewne takie, nie wiem jak to nazwać okruchy lęku takie lodowe igiełki niecierpliwości, lęku, strachu, trochę żalu, może. I będziecie mieli Państwo rację, ponieważ są to uczucia, których doznaję przed jutrzejszymi, jutrzejszymi, przepraszam, wynikami matur. I o ile uważam, że na tym, jak to powiedział jakiś dowcipniś, na tym ponoć najlepszym ze światów dużo rzeczy, przynajmniej z tego, co teraz wiemy o świecie, bo przecież my o świecie bardzo dużo rzeczy nie wiemy. Nie wiemy tak naprawdę wszystkiego, co jest w głębinach oceanów. Nie wiemy, co, jakie tajemnice skrywają dla nas głębie tej planety. Nie wspominając o eksplorowaniu kosmosu. My tak naprawdę mało wiemy. Żyjemy sobie, rodzimy się, pojawiamy się na takiej planecie kręcącej się w, w mrocznej pustce, takim można by powiedzieć, wypizdowie kosmicznym. Organizujemy sobie no tej, może to jakaś gra survivalowa, w którą grają jakieś inne rasy. Nie wiem, jakieś superinteligentne zające, jakieś, nie wiem, z 15. wymiaru. Tak więc, o ile teraz to, co wiemy, na przykład, że jest wiele tragedii, tak? umierają dzieci, są wypadki, ludzie chorują, mają nowotwory, to jest tyle tych nieszczęść na Ziemi, jest strasznych, że to nawet szkoda o tym myśleć, bo no przynajmniej ja nie jestem w stanie pomóc na to wszystko, więc. A myślenie o tym tylko mnie zrujnuje. Dlatego tak mówię, nie dlatego, że jestem, nie mam empatii, tylko właśnie no mam empatię, i nadmiar empatii potrafi człowieka zniszczyć. Jeśli się będę wczuwał tylko w złe rzeczy, no to, no to koniec, tak? No, zacznę cierpieć, zacznie się depresja i kompletny upadek człekarz. Człowiek już nie będzie chciał doświadczać tej rzeczywistości, w którą wniknął swoim umysłem, no i będzie się chciał rozstać z tym bólem. No a rozstanie w są znane sposoby na rozstanie, no ale mniejsza z tym. Dlatego powtórzę, z tego co wiemy o tym świecie są rzeczy niezawinione. Ktoś zachoruje na nowotwór, na jakąś straszną chorobę. Młody chłopak, no przecież taka była historia jakiś czas temu, koszykarz, młody, przystojny, wysportowany, wysoki. Dziewczyny w nim zakochane, sukcesy, kasa, sport. No, robił to, co lubił, świeże powietrze, witaminy, hemoglobina itd., itd. No i gdzieś skręcił kostkę, nie podano mu leków przeciwzakrzepowych. Przypominam, że aspiryna działa też przeciwzakrzepowo. Ja nie wiem, dlaczego lekarze nie podają po takich przypadkach leków przeciwzakrzepowych. Dawniej podawano. Zrobił się skrzep. Owszem, to jest bardzo rzadka sytuacja, ale zdarza się. Zrobił się skrzep i gdzie, gdzie, gdzieś on tam dotarł, czy do serca, czy do mózgu. I chłopak młody umarł, a mógłby kosztem bardzo taniego leku przeżyć. Więc świat jest pełen kurestwa i niezawinionych nieszczęść. Na podstawie wiedzy, którą mamy, może się za 5 milionów lat okaże, że jesteśmy jakąś grą, że ktoś umiera, tak, że była jakaś może karma, tak, czyli jakieś punkty w grze. No ktoś powie, że bełkot i głupoty. Bardzo możliwe. No, to w takim razie myślę, że inteligentni ludzie próbują, podają tak, jak jest burza mózgów, podają różne jakieś takie rozwiązania, podają różne pomysły, no, no co tu w tym życiu może być. Albo można myśleć samemu, próbować znaleźć prawdę samemu, co może się różnie skończyć. Wiadomo, są sekty, są fałszywi nauczyciele, a można też skorzystać z jakby z otwartej oferty korporacji religijnych. Tam już jest spokój, nie trzeba nic szukać, całe wierzenia są podane, są świątynie, są ludzie, są... człowiek nie czuje się samotny, może sobie pośpiewać do swojego Boga, jednego z kilku tysięcy, których wyznaje się na ziemi, tej ziemi. Więc jeśli na tym świecie jest bardzo dużo kurestwa i niezawinionych nieszczęść, to to, co mnie teraz spotyka ten lęk, który odczuwam, który jest śmieszny, no w porównaniu ja tego broń Boże nie porównuję, tylko tak Państwu chcę to rozwlekle powiedzieć, bo Pan Dobry Bóg no, dał mi zdrowie, dał mi niezwykłą urodę, dał mi wielkie moce prokreacyjne. No tu może nie będę aż tak żartował, ale no dostałem tyle wspaniałych darów, ale zapomniał o jednym, że zamiast coś powiedzieć w kilku słowach, to ja gadam pół godziny. No, ale taki mnie państwo macie. I tak, mnie państwo kochacie albo nienawidzicie, to już jest wybór państwa serduszka. Ja oczywiście z oczywistych względów promuję wybór miłości wobec mnie, no bo wiadomo, to jest dla mnie korzystniejsze niż nienawiść, ale wracając do tematu, powtórzę trzeci raz, bo do trzech razy sztuka i apostołowie się nim trzeci raz kur zapieje, wyrzekniecie się mnie, do trzech razy sztuka jest wiele niezawinionych rzeczy na tym świecie. Ale każda igiełka przerażenia, każdy, że się tak wyrażę, ton lęku, każdy miligram strachu, który odczuwam w swoim otłuszczonym serduszku, każdy dyskomfort i niemiłe uczucie, które tkwi we mnie, jest w stu procentach zapracowane przeze mnie. Bo jeśli mężczyzna coś robi, a ja podjąłem jakieś wyzwanie, a potem nie byłem w stanie przez nie przejść, to się ponosi konsekwencje. Dlatego z jednej strony, oczywiście, nie chciałbym czuć tego lęku. Czuję się z tym niedobrze, bo to lęk jest uczuciem, które ma człowieka, no, ma sprawiać cierpieniu, ma kierować ku różnym czynnościom. Na przykład człowiek się źle czuje, bo jest mu zimno, no to pójdzie na rąbie drew, tak, czy sobie przekręci w kaloryferze, żeby było cieplej. Więc to jest w 100%. procentach. Wszystko to, co czuję, jest moje, ja to wyprodukowałem, i z jednej strony oczywiście czuję się źle, ale z drugiej strony jestem zadowolony, że to czuwam. Chciałeś tego kurwa jego mać, to teraz czujesz tego konsekwencje. Mówisz coś przed ludźmi, Marek, otwarcie, że podejmujesz się wyzwania, to je musisz zrobić, a jak nie zrobisz, no to są konsekwencje. I bardzo się z tego cieszę. No tak ma być. To jest normalne. To jest normalność. Człowiek da ciała, to nie pocieszajmy go, oczywiście, można go pocieszać w różnych sytuacjach, ale cierpienie musi być. No tak to wszystko jest zrobione. No bo jeśli będziemy chwalić tych, którzy czegoś nie dokonali, a ganić tych, którzy czegoś dokonali, no to mamy fenomen, no mamy komunizm, taki jaki był, tak? Ktoś chciał coś zrobić, żeby to miało ręce i nogi, tego miał szczęście, jeśli go tam nie wysłano. Do oprawców z NKWD, gdzie mu wydubano oczy, czy wysłano na Sybir, gdzie miał duże szczęście, jeśli przeżył ze wszystkimi kończynami, albo go po prostu nie zabito. Ale ja bym chciał dzisiaj o czymś innym porozmawiać, więc ja cierpię, szanowni państwo, i cieszę się z tego. I tak ma być, i tak jest w porządku. I chciałbym dzisiaj przejść opowiedzieć o, o tym, że dużo osób zadaje mi pytania zadaje mi pytania o to czy występować na YouTube to nie są dokładnie takie wcelowane pytania tylko te pytania na mailach, na Facebooku na innych portalach, czy osobiście czy przez telefon, czy przez Skype czy po prostu występować w sieci tak? czy, czy po prostu stać się kimś znanym pokazać swoją buzię czy ujawnić światu swój głos, czy jakiś swój talent dzieło rąk naszych? Nie wiem, ktoś rysuje obrazy, ktoś pisze opowiadania, tak, twórczość szeroko pojęta. I może taka pierwsza myśl, która mi przychodzi na ten temat, że nie za bardzo czuję się godny, żeby na ten temat mówić, ponieważ ja na YouTubie sukcesu nie osiągnąłem. Fakty są takie, zaraz to państwu powiem dokładnie, tylko sobie tutaj Przejdę na przeglądarkę na swój kanał. Jak się wejdzie w zakładkę informacje, to widzimy 11,7 subskrybentów. Data dołączenia 16 stycznia 2018, czyli tak, 2018-2019. 2,5 roku jestem na tym kanale. Niecałe 12 subskrybentów. I tylko 6 297 48 wyświetleń. Zaraz zobaczę dokładnie, ile tych subów jest, bo tu podaję w sposób przybliżony, ale jak się wejdzie na YouTube, w YouTube Studio na przykład, to pokazuje, ile tych subów teraz jest. 11 749. Więc e, trzeba sobie jasno powiedzieć, szanowni Państwo, ja żadnego sukcesu na YouTube w ciągu tylu czasu występując. Na Facebooku też tam mam niecałe, chyba 3000 e, ludzi, którzy kliknęli, e, że tam to lubią. Facebook sam czerwono się nazywa. Więc ja sukcesu nie osiągnąłem. Ale z drugiej strony, gdzieś tam, w, na jakimś marginesie życia, jestem w małej ilości osób znany. I wystarcza to do tego, żeby. Mm, no żeby jakoś funkcjonować, żeby no, móc z tego uczynić taką swoją stałą jakby pracę, stałe zajęcie. Z drugiej strony i to nie jest chwalenie się, bo tak naprawdę to jest chwalenie państwa, czyli was tych osób, które mnie słuchają. Tych osób, które kupują na przykład moje pana Holca książki w sklepie Strefa Sąca że pozwolę sobie na taką bezczelną reklamę. O przepraszam bardzo telefon. No tata zadzwonił, są z mamą zdenerwowani. No po co mi to było potrzebne, te matury całe cholerne? No ale nic. Niepotrzebnie mówiłem, że to prawdopodobnie zdałem z tego, co zapisałem. No bo moja głupota tu wyszła na pierwszy plan, no ale dobra, no człowiek się uczy na błędach. Więc chcę Państwu powiedzieć, że mimo tak małych cyferek, na przykład na live'ach, mimo że na live'ach czasem jest ponad 200 osób, to tych łapek do góry jest czasem po kilkadziesiąt, tak? No, ludzie nawet nie chcą kliknąć tego. Ale z drugiej strony, z drugiej strony, jest taki człowiek na YouTube. Ja go rzadko słucham, ponieważ takie rzeczy, raczej tematy, które porusza, mnie nie interesują. Albo może inaczej, interesują w bardzo małym stopniu. Jest to człowiek, który uważam jest, jeśli chodzi o intelekt, o inteligencję jest dużo wyżej ode mnie, o wiedzę znacznie bardziej, już nie wspominając o wykształceniu, bo to już w ogóle nie ma co porównywać. I ten człowiek ma coś około, coś około przepraszam, pół miliona subskrypcji, nawet nie wiem teraz, może i więcej, czyli bardzo dużo jest znany w całej Polsce. No i on chciał zrobić taki portal, taki coś, Lawyko, Credit i tak dalej. No, ale to się nie udało. Tak samo jak się nie udało innym. Były firmy, co zakładały, na przykład Streamy.pl. No, a wyobraźcie sobie Państwo, że ja wkładając tylko 20 tysięcy, które źle zainwestowałem, można to było lepiej zrobić, tylko po prostu nie wiedziałem. Nie miałem doradców, którzy by w tym się specjalizowali. Założyłem portal, który kiepsko działał, który był fatalnie zrobiony i dostał się na czwarte miejsce w Polsce, o czym pisały szanowane portale. Czwarte miejsca, tak naprawdę, bez problemu by wyprzedził portal na trzecim miejscu, czyli w Polsce, tak naprawdę byłyby trzy portale newsowe: Wykop, Reddit i co? I sam jest web. No i tak, ani ja przystojny nie jestem, ani ja nie jestem jakąś gwiazdą filmową, ani nie mam dużo pieniędzy. Hejt, jak Państwo wiedzą, mam gigantyczny. E, pieniędzy wsadziłem mało, tylko Państwa poprosiłem. I to już wystarczyło, żeby stworzyć numer 4 w Polsce. Ja Państwu wkleję linka, który to potwierdza. I teraz zobaczcie, czyli można mieć mało lajków, można mieć mało wyświetleń, ale można w innych przedsięwzięciach, które oczywiście można zmonetyzować, można osiągnąć bardzo spory sukces. Czyli widzicie Państwo, ten sukces to ma różne oblicza. I chcę, żebyście Państwo pamiętali jedną rzecz. Nie to, że się chwalę. Ten portal nie upadł. Samiec web nie upadł. To nie jest tak, że to upadło, ja jestem bankrutem czy coś takiego. Nie. Wystarczy kilka kliknięć myszką i to znowu działa. Tylko, że ja tego nie zrobię, bo to wszystko było źle zaprojektowane. Wszystko zrobimy od nowa, z nową nazwą. Już tam pisałem z jednym panem, który byłby zainteresowany. Więc. Yy, no tak to wygląda, czyli sukces ma wiele twarzy. Z jednej strony może być to kiepski sukces, z drugiej strony możemy mieć człowieka z wielkim sukcesem, ale jak ten człowiek poprosi, będzie chciał, żeby ludzie przychodzili, no nie będzie miał takich ludzi, którzy jakby no coś z siebie dadzą. 30 parę osób pod sądem, kiedy jest ryzyko, że będzie bójka, że będzie przelew krwi, że będą sprawy sądowe, że ci ludzie będą ciągani po całej Polsce, po prokuraturach, po policjach, po sądach. Nie ma problemu. A mogłoby i więcej osób przyjechać. I to jest właśnie to. Mało lajków, mało subskrypcji, mało wyświetleń, hejt w internecie, ale jeśli coś trzeba, to są ludzie, którzy jakby odpowiadają na, na to. No to jest, cały czas mówię, to jest takie no, szczere podchodzenie do ludzi. Nierobienie ludzi dla paru złotych ja, tylko systematyczna, wieloletnia, w moim przypadku kilkunastoletnia praca, która polega na tym, że po prostu pokazuje, jaki jestem, nic nie udaje. No i po prostu no, to, jaki jestem, część ludzi mnie nie zaakceptowała, a część ludzi mnie polubiła. I teraz musiałem to powiedzieć. Niektórzy z Państwa powiedzą, że się chwali, hełpi czy coś. Po pierwsze, dlaczego mam się nie chwalić czymś? Ja Państwa zachęcam, chwalcie się. Ja się zawsze cieszę, jak odnosicie sukces, bo przecież wasz sukces mnie nie kole w oczy. Wasz sukces sprawia, że ja się cieszę, wam się uda, mi coś skapnie, ja wtedy jestem bardziej radosny, bo nie dość, że mi skapnie, to i ogólnie wierzę w to, że ktoś może nic nie mając mieć sukces, to też mnie podbudowuje, bo ja też odbieram, tak jak my wszyscy, te informacje ze świata, że to sukces to tylko trzeba mieć znajomości, trzeba być określonej narodowości i tak dalej. Ale w niejednym przypadku niedecydujące. I o tym właśnie uczę. I myślę, że wielu ludzi właśnie to uwiodło. Że znacie mnie od tych kilkunastu lat. Facet ma biegunki, ma IBS. Nie pracuje, a jednak coś potrafił zrobić. Czyli skoro gościu, który się nie może bez e, prochów, bez leków poruszać z domu, żeby normalnie wyjść, i coś mógł osiągnąć, to może ja też coś mogę. No, właśnie, to jest bardzo super. I dlatego też, jakby nie ukrywałem tego, co jest bardzo upokarzające, co jest obrzydliwe, przecież jestem cały czas sraluch, srac i tak dalej, i tak dalej. No trudno. Jeśli komuś to pomaga, no to trudno, no to niech mnie tak nazywają. No trudno. No też jest to prawda, tylko przedstawiona w bardzo wulgarny sposób, no ale jest to prawda. Chociaż z drugiej strony to każdy człowiek jest sraluchem, tylko chodzi o częstotliwość. <laughs> Jeden człowiek raz, dwa razy dziennie, a inny po 20-30 z krwią, lejąc w trakcie. No ale no ja już tak od wielu lat nie mam, tak jak to było, jeszcze chyba 10 lat temu, no to takie akcje były. Teraz głównie nie mam z tym dużych problemów, tylko po prostu jest, jak wychodzę, zaczyna się wszystko tam w brzuchu majtać i często jest rano, często jest wszystko w porządku. Dopiero jak zjem obiad, zaczynają się problemy. Przy okazji, gdy zjem tak zapiekankę, Hotdoga, McDonalda, pizzce z piekarnika, nie mam żadnych problemów. Jak zjem coś tak zwanego zdrowego, nieważne co to by było czy mięso, czy bez mięsa, czy wegetariańskie, czy niewegetariańskie zaczynają się problemy i to poważne. Jeszcze nie spotkałem nikogo, kto by potrafił wyjaśnić, e, dlaczego tak jest. Dlatego teraz czytam Majurwede o tych systemach, tych pięciu różnych energiach, które są i ich. E, e, rozkład w ciele powoduje różne rzeczy po prostu nikt nie wie żaden z lekarzy dlaczego tak się dzieje, bo to są no reakcje bardzo dziwne, ja też mam reakcje paradoksalne na niektóre leki, na niektóre związki jest to bardzo dziwne i no podejrzewam, że jakby mnie wzięli na bardzo dobre badania, wszystko zbadali, to by się wszystko stało jasne, no ale no, kto mnie na takie badania weźmie i mógłbym sam pójść, gdybym był milionerem, no, ale nie jestem może kiedyś będę jak nastąpi inflacja. No ale wracając do tematu, szanowni Państwo, jeśli pytacie mnie, czy warto wystąpić, pokazać się, to pierwszą rzeczą, która się u Was pojawi, będzie jeden z największych lęków lęk przed opinią ludzką, lęk przed wyszydzeniem, lęk przed wyśmianiem. U wielu ludzi Wielu ludzi, przepraszam, teraz była przerwa co najmniej kilka minut, bo psy szczekają. Jak to się mówi, psy strzekają karawana idzie dalej. Ale mm, widzę na kamerach, że stoi policja po drugiej stronie ulicy. Nie wiem co się dzieje, więc psy są zdenerwowane. No przepraszam, ruszyłem tutaj skarpetę. Taką dawaną skarpetę nieprawdziwą. Taką trzymaną przed mikrofonem, taki specjalny wynalazek można powiedzieć. Wielu ludzi czasami wręcz ma ochotną ochotę, odczuwa jakby mieli zemdleć na myśl o tym, że inni ludzie będą na nich patrzyli, będą ich oceniali. To jest potężny lęk, który można ewolucyjnie wyjaśnić w taki sposób, że dawniej grupa dawała przetrwanie. To jest bardzo proste, nie było antybiotyków, rent, emerytur, śmierć czy hałas z każdej strony, choroby. Więc jak się grupa trzymała. To wszystko grało. Ktoś był chory, ktoś złamał nogę, ktoś się nim opiekował, ktoś dbał o pożywienie. Grupa mogła przetrwać. Ale jak ktoś inaczej się zachowywał, niż w grupie jest to przyjęte, no to grupa się musiała pozbyć takiego zawodnika. No nie było wyjścia, ponieważ zagrażał interesom grupy. To kiedyś opisałem w jednej z moich książek, chyba w kobietopedii, jak się wytworzyło stanowisko szamana, później kapłana, tak. Wódz z kapłanem musi, musieli współpracować. Kapłan dawał motywację, żeby ktoś dobrze postępował tak jak trzeba, tak jak jest dany układ w danym plemieniu w państwie grupie, bo wtedy pójdzie do nieba, jak źle to do piekła. Jak było zimno, to oczywiście piekło było jeszcze zimniejsze, a niebo to było prażenie się na pustyni. Niemalże, jeśli dana społeczność żyła na przykład na pustyni, no to niebo było pełne szemrzących. Chłodnych strumyków, było chłodno, fajnie, wiaterek, a piekło to była jeszcze większa, gorętsza pustynia bez kropli wody. Czyli wódz motywował mieczem, kapłan motywował nagrodą pośmiertną, i w ten sposób dawało się utrzymać spoistość grupy. Ktoś może powiedzieć, że to jest złe, że to jest manipulacja. No z jednej strony tak, ale z drugiej tak, z drugiej strony, no to jak inaczej miałoby to prymitywne plemię przetrwać? Człowiek w dawnych czasach sam to niewiele mógł. Nawet polowania były lepsze. Czytałem kiedyś: jedna grupa plemienia straszyła zwierzęta, tak, no to wiadomo, w polowaniach one gdzieś tam wpadały, druga grupa je mordowała tam w jakimś wąwozie. Nie znam dokładnie się na szczegółach, natomiast grupa dawała przetrwanie. I żeby grupa była, każdy człowiek musiał w jakichś określonych normach się poruszać. I dlatego jest tak duży strach. I dlatego też się pisze, że największym takim najstraszniejszą rzeczą dla człowieka w takiej grupie było wyrzucenie poza tę grupę. I często, iś tam wiele razy czytałem, że taki człowiek wyrzucony poza obręb grupy umierał. I to nie z powodu, że go jakiś zwierz tam głodny zjadł, czy, czy coś mu się stało, tylko z przerażenia. Nie wiem, na ile to jest prawda. Natomiast. Wiadomo było, że taki człowiek to no nie przetrwa. Więc ludzie musieli się zachowywać w określonych normach. To był najgorszy strach, że człowiek zostanie wyrzucony. Nie miał wtedy żadnej opieki, byle zranienie w stopę, nie mógł uciekać, nie mógł gonić za zwierzyną, nie mógł sobie masy rzeczy robić. To już był jego koniec. A jak zranił sobie stopę w grupie, leżał, przynosili mu jedzenie, dbali o niego, dbali o jego bezpieczeństwo, żeby go nikt nie zabił, żeby miał jedzenie. Szaman go opatrzył, bo szamani też pełnili rolę takich prymitywnych lekarzy, którzy, jak przyznał kiedyś sam pan Cejrowski, w dżungli szaman jest dużo sprawniejszy od takiego wykształconego na uniwersytetach zachodnich lekarza, ponieważ od tysięcy lat dziada-pradziada wiedzą, jaki liść, do czego służy. Jaka trucizna, do czego służy, więc e, szamani pełnili też rolę uzdrowicieli, lekarzy. Więc ten lęk, tak mi się wydaje, przynajmniej ewoluował w taki sposób, ludzie boją się zostać ośmieszeni, bo to rodzi straszny lęk. Lęk i uczucia negatywne są po to, żeby nas do pewnych czynów albo zniechęcić, albo zmotywować. Jeśli na przykład Widzę, że ktoś zarywa do mojej dziewczyny, a wie, że moja dziewczyna, to czuję się upokorzony. No oczywiście ja bym tak nie zrobił, ale daję taki przykład. Daję mu z całej siły sierpowym w mordę, doprawiam jeszcze. I jest dla innych informacja: nie wolno ruszać mojej dziewczyny. Czyli te cierpienie mnie zmotywowało do uderzenia. A może być też tak, że cierpię, obrażam się, nie chcę rozlewu krwi, macham ręką na tę dziewczynę, idę sobie szukać innej. Czy cierpienie do czegoś cię pozwala ci podjąć? Często takie ważne decyzje. Więc jeśli Państwo w jakiś sposób się uzewnętrzniają, stajecie się znani dla innych ludzi, to w ten sposób wystawiacie się na ocenę i pojawia się odwieczny lęk. Bo jeśli nas wyśmieją, no nie jest to nic miłego, tak? No ja Państwu powiem, że ja jestem wyśmiewany od wielu lat. No w pewnym sensie można się do tego przyzwyczaić, zwłaszcza gdy jest wielu ludzi, którzy się nie śmieją, wręcz przeciwnie. Można się do tego przyzwyczaić, natomiast jest to y, rujnujące uczucie i skłamałbym, gdybym powiedział, że tu się ze mnie śmieją, a ja się też śmieję. Nie, to tak nie jest. Mam stępione te uczucia, o, przepraszam, ale... Nadal one w jakiejś formie są, dlatego unikam hejtu, tym się zajmuje ktoś inny i po prostu tylko no to, co muszę, patrzę na te hejty i to w sądzie dopiero są poruszane dane rzeczy, które mi adwokaci każą mówić. Więc, szanowni Państwo, stając się znanymi, pokazując coś swojego, swój wyrób, siebie, swoją twarz, swój głos, spotykacie się z lękiem. U wielu ludzi jest on gigantyczny, dlatego są takie fajne kluby. Nie wiem, czy to jest. Chyba to jest w Polsce, widziałem na Facebooku. To jest bardzo fajna rzecz. Te kluby powstały gdzieś tam chyba w Stanach Zjednoczonych, ale głowy sobie nie dam za to uciąć. Gdzie ludzie się spotykali raz, dwa razy w tygodniu i sobie przemawiali. W ten sposób uczyli się oswajać ten lęk przed przemówieniami. Jeśli Państwo mają możliwość stworzyć taki klub, Albo dołączyć do takiego klubu, tylko ostrożnie, trzeba sprawdzić, czy to nie jest jakaś sekta, jechowy, czy tam jacyś inni. Czy Antrowis, tak? Gdzie była znana działaczka SLD kiedyś, miał przylecieć talerz do Polski i zabrać tam wyznawców na jakąś planetę. <grych> Także, jeśli macie Państwo możliwość, to skorzystajcie z tego. To jest świetna rzecz. To nie jest gdzieś tam nagrywane... Jest tam, nie wiem, strzelan, 20 osób. Nie może być raczej za dużo, taka, tak, tak mi się wydaje. Na logikę. Im więcej osób, tym większy lęk. Jak nawet, nie wiem, wymiotujecie w trakcie czy coś, to przecież tam są wszyscy, którzy się tego boją. Nie tylko państwo zwymiotują. Zresztą nie musicie wymiotować, po prostu będą reakcje stresowe. Poceni się, drżenie głosu, drżenie rąk, tak, no ogólnie nogi jak z waty. Będziecie mieli fizjologiczne reakcje stresowe, a Organizm podlega pod e, taką zasadę tachyfilakcji, która się w psychologii nazywa habituacją. Czyli dany bodziec nie może cały czas działać z taką mocą. W jednym tygodniu przeżyjecie ten stres, w drugim, w trzecim, czwartym, siedemnastym, dwudziestym ósmym. Za trzydziestym razem wyjdziecie i nagle zobaczycie, że to sprawia wam radość. Nagle zaczniecie mówić i nagle poczujecie, że chcecie coś do tego. Co przemawiacie, coś dodać swojego, jakiś śmiech czy coś. I to nie jest wyuczone. Po prostu bawicie się tym. Sprawia wam to satysfakcję, przyjemność. Zaczynacie wtedy z tym głosem eksperymentować, bawić się tym. A jeśli się nie uda, no to tylko te 20 osób będzie o tym wiedziało, ale nie myślcie, że oni będą się z was śmieli, bo oni na początku jeszcze pewnie gorzej się będą bali od was. Więc jeśli macie możliwość do takiego klubu wstąpić. To zdecydowanie jak najbardziej tak. Jeśli nie macie możliwości do takiego klubu wstąpić, to moja odpowiedź jest taka: YouTube jest, chociaż wiadomo, jakie tam prądy lewicowe dominują, to mimo wszystko jest to wspaniała platforma z takiego punktu tylko psychologicznego. Proszę mi nie mieszać teraz politykę w inne sprawy. Ja mam na ten temat jakieś pojęcia, jak Państwo wiecie, ale. To nie jest o tym audycja. YouTube jest wspaniały pod tym względem, że nie musicie pokazywać swojej twarzy. Mało tego, możecie pokazać tylko swój głos, znaczy pokazać, no żeby ludzie usłyszeli, tak? Kurde, pokazać, no to się wiąże ze zmysłem wzroku. A jak jest z głosem? Nie pokazać, tylko... Dobra, zapomniałem, później sobie przypomnę. Czyli możecie Państwo, tak jak ja zaczynałem na Radio Samiec i robię na Radio Samiec 2... Ujawnić ludziom swój głos. Jeśli jeszcze Państwo się wstydzicie, to przecież są programy, uwaga, darmowe, na przykład ja teraz nagrywam na darmowym programie, który się nazywa Audacity. On jest darmowy. Możecie Państwo sobie go ściągnąć, tylko tam trzeba taki kodek ściągnąć, MP3, LL, takie coś, no to jest upierdliwe, ale sobie Państwo na pewno poradzą. I możecie Państwo ten głos nieco zmienić, że nikt Was nie pozna. I teraz tak, możecie ominąć 99% lęku, bo 100% nie wierzę, że unikniecie. Założyć kanał. Zrobić jakąś fajną grafikę. Właśnie ja teraz chcę tą grafikę, bo to taka wymyślona, trochę brzydka. Nie wiem, mogę wkleić to zdjęcie? Oczywiście z Państwa zamazanymi twa, twarzami z tego, z pobytu we Wrocławiu czy coś, no bo to fajnie tak będzie wyglądało, tak? Więc walnijcie fajną fotkę, za darmo fotki do na przykład swoich nagrań. Biorę z portalu pixabay.pl Pixa przez x pisane pixabay.pl Zdjęcia są całkowicie do użytku publicznego, znaczy takiego do... Przepraszam, że jestem bardzo zmęczony, ale musiałem zamknąć okno, psy szczekałem, więc jest strasznie gorąco. Więc macie za darmo zdjęcia, macie za darmo programy graficzne, GIMP na przykład, świetny, rozbudowany program graficzny. Macie za darmo program do edycji tego. Ja korzystam z programu Shotcut, chociaż kiedyś była promocja, kupiłem sobie Sony Vegas, ale e, trochę tam w nim modelowałem, ale było za dużo robota. W czy już mniej więcej wszystko ogarnąłem. Plus, minus wszystko. Kiedyś muszę się za to wziąć, za tego Vegasa. Daje on dużo więcej możliwości, ale na początek nie jest to zupełnie potrzebne. I możecie Państwo się ujawnić i wtedy zobaczycie. Wyśmieją Was? Tylko poczekajcie bo na pierwszej, drugiej audycji mogą przyjść ludzie, którzy żywią się ludzkim opokorzeniem. Tak zwani hejterzy, stalkerzy, ludzie toksyczni. Więc oni się cieszą, cieszą, radują, ładują, jakby to powiedzieć, swoje akumulatory, gdy Państwo będziecie cierpieli. Nie róbcie tego za szybko. Nie rezygnujcie za szybko. Poczekajcie. Włóżcie 10, 20 audycji. Poczujcie się z tym, poczujcie, jak to jest. Nie uda się. Skasujecie to. Nikt o Was nie będzie pamiętał, bo nikt was nie będzie z tym kojarzył. Ale może innym ludziom się spodoba. Jeśli się spodoba, za jakiś czas troszeczkę mniej zedytujecie swój głos, a za jakiś czas pokażecie swój prawdziwy głos. No dobrze, jeśli państwo chcą zacząć z grubej rury, czyli występować z twarzą, nic nie stoi na przeszkodzie. No na przykład jest taki jeden bardzo fajny youtuber, BorbopTV się nazywa, jeśli czegoś nie przekręciłem, i on nakłada jakąś tam maskę na twarz. No przecież to żaden problem. Można nałożyć maskę na twarz. Można sobie w jakimś programie, na przykład w Vegasie, wypikselować ten twarz, czy coś tam innego umieścić. No faktycznie będzie to wyglądało kiepsko. Raczej radziłbym na początku głos. Sam. I zobaczycie Państwo, jak się z tym czujecie. I teraz najważniejsza rzecz, którą trzeba zrozumieć. Jeszcze może wspomnę przed tą najważniejszą rzeczą. Cholera, żeby nie zapomniał. Na pewno zapomnę. A może nie? Najważniejsza rzecz. A, właśnie, to co przed najważniejszą rzeczą. Ehm, czy ja się bałem? Ja się bałem, przepraszam, naprawdę unikam brzydkich słów. Bałem się jak. no nie będę może kloł. Bałem się bardzo. O, bo chciałem powiedzieć słowo na S. Bałem się okropnie bardzo. Gdy zaczynałem mówić. Potem sobie powiedziałem, że pora na następny krok i zrobiłem masę błędów, tak jak zawsze, gdy zaczynałem. Przecież forum bracia samcy.pl nie stało się znane od, tak, od pierwszego razu, tylko najpierw założyłem forum dla mężczyzn, ono upadło po bardzo krótkim czasie, bo nie było mnie stać na, na informatyka, na, w, no, przez to głównie. tak? Sam tego nie umiałem ogarnąć, więc projekt upadł. Ale potem, jak założyłem drugie, to już wszystko wiedziałem, jak trzeba zrobić i mamy bracia PL. Tak samo pierwszy projekt sam jest Web upadł, drugi już będzie, daj Panie Dobry Boże. Moim zdaniem będzie dobry. Hejterzy słyszałem, mówią, że to nie ma szans. I to jest najlepsza prognoza, że to się uda, bo oni zawsze mówią przed czymś, co tam jakiś sukces odniesie, że nie ma szans. Bardzo się w te głosy wsłuchuję, im częściej słyszę, że się nie uda. Tym mocniej wiem, że to jest dobra wróżba, bo miałem książek nie wydawać, mam 19 na koncie. Forum miało nie powstać, powstało forum. Miałem zostać pośmiewiskiem w sieci OK, przez hejterów zostałem, ale to nie ludzie mnie wyśmiali, tylko hejterzy do tego przyłożyli 99% swojej energii. Bez tego to by nie wystąpiło, ale też z drugiej strony są ludzie, którzy reagują inaczej. Więc wszystkie te hejterskie zapowiedzi od 13 lat są warte tyle, co wiedza tego człowieka, co te. No, na wróża to on się nie nadaje. Delikatnie mówiąc. Jakie wykształcenie, jaka wiedza, jaka mądrość, takie wróżby. Co sami Państwo widzą? No i dobrze, że nie czują, chociaż jestem chłopak po porannej kąpieli, więc ładnie pachnę. Nawet zęby mam umyte po śniadaniu, zawsze myję. Taki mam nawyk. Nienawidzę czuć jajka, bo rano przeważnie jem jajka, więc nienawidzę tego jajczanego smaku. Kurczę, czuć. Zwłaszcza, że dodaję do majonezu sos paprykowy i on tak ostro daje. Ale wracając do tematu. Bałem się strasznie. W pewnym czasie podjąłem decyzję, że trzeba pójść na szerokie wody i występować wideo, czy pokazywać buzie. I Państwo tego nie wiedzą, ale ja już dwa lata przed tym, zanim występowałem na kanale Marek Kotoński, to już robiłem jakieś próby i to była tragedia. No co zrobiłem? Wtedy mi się dość dobrze finansowo wiodło. Pojechałem z moją przyjaciółką do sklepu, wydałem 7 czy 8 tysięcy. Kupiłem kilka garniturów, spodni, kilka par butów, spinki takie drogie, czy krawaty. Nie, krawatów chyba nie kupiłem żadnych. Może muszkę jedną już nie pamiętam. Więc wydałem kupę kasy. Kupiłem zegarek złoty, no ale to jest jako inwestycja, powiedzmy tak, jednej z najlepszych marek na świecie wyżej od Rolexa w Stopień wyżej, tak. Z tego co pamiętam, jest taka piramida luksusu, jest Rolex, potem ta moja marka, i na samym końcu jest chyba dwóch, dwie marki takie absolutnie topowe. Jest to, to jako taką inwestycję zrobiłem. Potem byłem zmęczony po nagraniu. Uderzyłem nim o, nim o krzesło, byłem półprzytomny ze zmęczenia. Nagrywałem w tych garniturach, w upale. Klimatyzacja była coś tam, czy zepsuta, czy w drugim pokoju była, no nie dawało to rady. Omdlewałem ze zmęczenia, ale nagrywałem. Ludzie się śmieli, pokazywali w tym garniturze. Moi znajomi mówili, Marek, daj spokój, ale ja po prostu jestem taki trochę zacięty w niektórych rzeczach i przestałem, jak już nauczyłem się, jak już przestałem czuć duży stres. Tak więc, gdy występuję teraz przed kamerą, nadal mam stresa. Tak samo jak występuję przed mikrofonem, zwłaszcza na początku się denerwuję, ale potem nie ma tego w ogóle. Tak samo jak jest wideo, jak czasami. Następuje taki moment flow. W ogóle już nie czuję lęku, tylko po prostu sam staje się tym co mówię. Po prostu to wszystko wychodzi ze mnie. Nie ma już w tym jakiejś mojej woli, jakiegoś kierowania, po prostu tak jakby to z serca wychodziło, po prostu idzie samo. Więc stres jest tylko na początku. Dlatego napotkacie stres, napotkacie strach, ale przed każdą dużą, wielką podróżą, która coś państwu przyniesie, Niestety, stykamy się z uczuciami negatywnymi, i to niestety trzeba przejść. I można to sobie bardzo ułatwić właśnie przez te sposoby, które Państwu powiedziałem. I teraz przechodzimy do najważniejszej części, rary które się wiążą z występami publicznymi. Ja mam takie porównanie, jak straciłem pracę, zaczynał się ten mój IBS, jeszcze u rodziców mieszkałem, tam miałem taki romansik, powiedzmy podczas którego mi się coś tam za dużo wydawało i zostałem kopnięty w dupę. I uważam, że ta Pani zrobiła bardzo dobrze, to jest bardzo cenna lekcja. Pamiętam jak byłem młody, jak sobie wyobrażałem, że kiedyś będę bogatszy, i spojrzę na nią z jakiegoś tam Rolls Royce'a czy coś. Ona już będzie stara. I powiem Państwu, jak sobie teraz myślę, to czuję tylko taką naprawdę życzliwe współczucie. Taką życzliwą, jakby to powiedzieć, no, w sercu się fajnie czuję, po prostu jestem wdzięczny za te wszystkie przeżycia, prze bo one we mnie ukształtowały coś bardzo ważnego. Coś, za co będę zawsze bardzo wdzięczny. A wtedy myślę, że miałem bardzo taką złą postawę wobec życia, więc życie człowieka wtedy uczy różnych rzeczy. Więc nie czuję czegoś takiego i czuję nawet zażenowania, jak sobie pomyślałem, jak sobie to wyobrażałem, jak to będzie, tak? ja piękny, jakiś model w Rolls-Royce, tutaj jakiś, nie wiem, dywan, słonie, cyrk za mną idzie, miliardy dolarów i wtedy ona żałuje, że takie ciacho odrzuciła. Uważam, że wtedy miała stuprocentową rację, bo ja byłem na dnie, psychicznie, fizycznie, finansowo, w każdym możliwym, w każdym możliwym punkcie swojego życia i zwyczajnie mi szkoda tej pani było, tak, teraz, jak, teraz jak o tym myślę, wtedy byłem wściekły, tak, i bezradny. Więc teraz myślę, że bardzo dobrze zrobiła sobie jeszcze jakieś tam ostatnie lata atrakcyjności seksualnej, spędziła z kimś innym, zamiast ze mną, bo ja i tak bym ją prawdopodobnie ściągnął na dno, bo to były ciężkie dla mnie lata i pamiętam jak w depresji byłem, spałem całe dnie. Tak więc e, wiem jedno. Wiem jedno i od tego nie odwiedzie mnie nikt. Jak leżysz i liczysz na. Manne z nieba, gruszki z nieba, czy jak to się mówi, pieczone gałąbki, pieczone kurczaczki będą same wpadały do ust, to na 99,9999 do nieskończoności procent nie ma na to szans. Coś trzeba zrobić, cokolwiek, żeby świat nam odpowiedział, żeby świat w jakiś sposób zareagował na nas, to trzeba coś z tym światem zrobić. To jest tak, jakby to była, nie wiem, no, e, struna gitary. Ona sama nie zagra w życiu, ale jak ją lekko trącisz, to wyda głos. Jeśli umiejętnie trącisz kilka tych strun, to powstanie piękna melodia. Może być piękna melodia, radosna, smutna. To zależy od palca i od tego, kto tym palcem kieruje. Więc ja uważam na swoich życiowych doświadczeniach, że żeby liczyć na cokolwiek w życiu, to trzeba tą strunę delikatnie smyrnąć. Palcem, nogą, nosem, penisem, jak się da. Oczywiście to żart. Nie próbujcie tego, bo możecie sobie przeciąć struną literą. Zresztą co ja gadam, głupoty. Tak więc, rozumiecie Państwo, o co mi chodzi? Że ta materia świata jest taka, że no musisz w nią jakoś. To jest taka, jakbym. Nie wiem, jakby to powiedzieć, to jest taka, jakby. Jakby taka elastyczna, zawieszona była guma tak i w nią wkładasz palec. O właśnie, to, ta, to jest tak jak te trampoliny. Skaczesz na nią i ona cię odbija do góry. I to jest właśnie ta trampolina jest jakby światem. Żeby ona cię wybiła do góry, no musisz na nią skoczyć. Jak będziesz na niej leżał i nic nie robił, nie będziesz się poruszał. Albo tu się z cibie zaśmieją, albo tu hejterzy. Hejterzy zawsze będą. W naszym rodzie ludzkim Mówi się, że jest od 1 do 4, mówią niektórzy, że może 5% psychopatów. I to nie są w takim prawdziwym znaczeniu ludzie, bo oni nie mają ani empatii, oni działają na innych zasadach. Rozkoszują się oszukiwaniem ludzi. Nie wszyscy zabijają, na szczęście. Większość z nich oszukuje, okrada, często są bardzo mało inteligentni, więc często idą do więzień itd. itd. Więc to jest właśnie trampolina. Musisz coś zrobić. Żeby świat coś odpowiedział, byś jesteś ambitny, ambitna. Coś od życia byś chciał, chciała. Jak mnie to w kurwie, o chciał, chciała. Jeśli, może tak. Jeśli byś ta coś chcieli od życia. Czy tych pieczonych kurczaczków do buzi, czy czegoś innego. To musicie na tą trampolinę skoczyć. Im mocniej skoczycie, tym mocniej i wyżej was wybije. To dokładnie tak działa. I tak ja zacząłem wychodzić z dna. Zacząłem publikować na Onecie swoje artykuły. I tak się zaczęła ta moja historia, której zwieńczeniem póki co jest to, co Państwo słyszą. Nie narzekam na tę ścieżkę. Były rozprawy, sądy, nienawiść, hejterzy, wrogość, nienawiść, miłość też czasami się tam od czasu do czasu trafiła. Ale zyskałem dzięki temu tak: środki na życie. Założyłem własną działalność gospodarczą, czyli można powiedzieć, jestem Januszem biznesu, na 19 książek. Powiedzmy tam, że u niektórych ludzi w niektórych kręgach jestem szanowany, w innych wyśmiewany, ale coś mam. No mam, coś mam. I to wszystko powstało dlatego, ponieważ nie wierzyłem zazdrosnemu człowiekowi, który pisał, że mam głos jak policze wyborowej, że jestem pośmiewiskiem, że niedługo zniknę. Częściowo w niektórych momentach życia wierzyłem, zwłaszcza gdy byłem bardzo zdołowany chorobą, ale coś we mnie było takiego, że stać mnie na więcej. Taki impuls. Więc musicie przejść przez swoje lęki, przez kłody, które będą wam rzucali pod nogi różnego rodzaju wrogowie, stalkerzy, hejterzy, szaleńcy, wariaci, psychopaci, socjopaci i cała masa ludzi, która raduje się, gdy wy upadniecie, gdy ogarnie was rozpacz, rezygnacja oni się cieszą, oni z tego żyją. No i tak. Szczerze mówiąc, no to można ich nienawidzić, no tak mają. Tak jak u zwierząt są drapieżniki i są ofiary. Albo dasz się upolować, albo nie. No nie można nienawidzić, to jest najważniejsze. Nie można tych ludzi nienawidzić. Oni z tego żyją, są moim zdaniem, jak automaty. Może się mylę. Ja nie mam na ten temat super wiedzy. Moim zdaniem, moje obserwacje, kilkanaście lat takich ludzi, a bardzo ten temat mnie pasjonuje, interesuje. Są takie, że ci ludzie działają jak jakieś zaprogramowane automaty. Jak takie, taka lalka jest, lalkarza, który porusza nią za pomocą nitek, sznureczków, przepraszam. Więc jest to droga, na której spotkacie wiele przeszkód. Ale myślę, że jeśli się nie załamiecie, to na pewno wyjdziecie in plus. Będzie więcej zawsze czegoś dobrego. Czy znajomości, czy pieniędzy. Słuchajcie, ilu fantastycznych ludzi poznałem no gdzie ja ich bym poznał leżąc w łóżku z depresją na jakichś psychotropach czy gdzieś w szpitalu gdzie by mnie pewnie w końcu zamknęli w psychiatrycznym gdzie ja bym poznał fantastycznych ludzi dostałbym szprycę i leżał dalej otępiały gdzieś tam chodził po ogrodzie poznałem fantastycznych ludzi no fajnych mężczyzn, bardzo fajne dziewczyny i były to różnego rodzaju znajomości, bardzo sobie to chwalę nowe możliwości biznesu zarobiłem pieniądze Trochę dostałem fajnych pieniążków, trochę jak Państwo wiedzą, tych pieniążków zwróciłem, bo mam swój charakter. I pieniądze nie są w mojej działalności dla mnie wszystkim, co pewnie. Ja się tym nigdy nie chwalę, tylko się pochwaliłem tymi pięcioma tysią tysiącami, co zwróciłem temu panu milionerowi, więc em, zyskacie na tej drodze, jeśli chcecie coś od życia, cokolwiek musicie się dać zauważyć. Bo jeśli jesteście w jakimś otoczeniu, kiepskim czy coś, tam nie ma fajnych ludzi, pamiętajcie, ten świat, są miliardy ludzi. I żeby trafić na kogoś, to musicie się pokazać. Czy swój głos dać, czy swoje dzieła malarskie, czy gdzieś pisać. Musicie być znani, to jest bardzo ważne. Jeśli dbacie o swoją anonimowość, zniekształcenie głosu, tylko poczytajcie wcześniej, jak to zniekształcać, bo wiadomo, że jak coś można zniekształcić, to potem można zrobić w odwrotną stronę. Więc poczytajcie o tym. Nie znacie kogoś, chcecie jakiś biznes czy co, cokolwiek otworzyć. Wejdźcie na jakiś forum, poznajcie ludzi. Potem gdzieś założycie coś własnego, to poprosicie niektórych ludzi, żeby za Wam przyjście. No ja tak robiłem. Przecież z, for, z blogów Onetu na ecoego.pl, potem na samczeroon.pl, wszystkie te strony są dostępne dla Państwa. Potem. Było z tego co pamiętam, bracia samcy, Pel, tak. No i tak ludzie za mną przechodzili po tych portalach, więc no to tak właśnie działa. Zachęcam Was wszystkich, nie jest to jakoś super ciężka droga, chyba że ktoś ma jakieś fobie, tak? Ale to wtedy też, jeśli macie fobie, bardzo się boicie opinii innych ludzi, naprawdę warto popracować nad tym, żeby ten strach zmniejszyć. Bo im bardziej będziecie znani, no, ktoś powie, Marek, ale ja jestem introwertykiem. Ja się wstydzę, nigdy nie byłem gwiazdą, zawsze był ktoś hałaśliwy, ale ja mam tak samo. Ja też jestem wysoko wrażliwą osobowością, tak zwaną. E, jestem introwertykiem zdecydowanie. W żadnym zgromadzeniu ludzkim nie będę nigdy gwiazdą, ale jak siedzę tu przy mikrofonie i mówię, co mi serce dyktuje. To tysiące ludzi mnie słuchają. I to nie jest to, że się chełpie czy coś. No tylko tak Państwu mówię. Można być introwertykiem i w pewnych sytuacjach gwiazdą, bo nawet introwertyk ma swój czas, kiedy chce coś powiedzieć, chce coś światu przekazać, coś pomóc. Mnie motywuje to, że chcę pomóc. No bo jaki sens jest mojego życia? Pożyję jeszcze ileś lat, nie wiadomo ile, może godzinę, może pięć lat, może jeszcze pięćdziesiąt lat i umrę i tyle. Jaki w tym sens był? A tak, chociaż trochę komuś pomogę, tak jak mi ludzie pomagali, było to miłe dla mnie. Po prostu chcę, żeby innym ludziom było miło. Tyle. Nie mam jakichś wielkich celów oświecić kogoś czy coś. Może kiedyś miałem takie mrzonki, kiedy zrozumiałem, jeśli chodzi o duchowość, że tak naprawdę nic z tego nie wiem. Ale do tego trzeba dorosnąć. Wiem, że nic nie wiem, to jest coś pięknego. I prawdziwego, przynajmniej dla mnie, może Państwo coś wiedzą. Więcej, ja jeśli chodzi o duchowość, wiem bardzo mało, chociaż bardzo dużo książek na ten temat przeczytałem. Ale wiedza książkowa to niestety nie jest to coś w środku. Więc wracając do tematu, jest to dla Was korzystne. Więc, introwertyk nie musi występować wśród ludzi, gdzie uruchamia się ten lęk, bo ja tutaj jestem sam. Jest biurko, jest komputer, jest mikrofon, jest ta skarpeta na takim ramieniu elastycznym. Tu nie ma żadnych ludzi, ja się niego nie wstydzę, nie boję. Nie mam żadnych reakcji, jestem sam. I mogę robić to, na co mam ochotę, a to, że pójdzie to w świat, jeden to uszanuje, drugi to obśmieje. No to to już się dzieje poza moją jakby wolą umysłem. Także próbujcie tego. Namawiam was do tego. Dajcie się poznać. Ja Państwu jeszcze jedną rzecz powiem. Oczywiście Państwo nie pomyśleli, że ja jestem jakiś homo, czy bi. Chociaż to jest modne. Chociaż teraz to już w sumie nie jest takie modne. Teraz to już zmiana płci jest na topie. Ja jestem normalnym heteroseksualnym mężczyzną. Hmm. I nawet u wielu mężczyzn, tylko podkreślam, to nie jest seksualne, u wielu mężczyzn daje się wyczuć, jak się porozmawia, pewien jakiś taki urok wewnętrzny. Nawet jak ktoś jest brzydki, no nie oszukujmy się, no niektórzy ludzie są brzydcy, nie mają mięśni, czy coś nie tak mają w postawie, ale jak mówią, u wielu ludzi wyczuwam taki urok wewnętrzny. Nie wiem, jak to opisać, to jest jakieś takie wewnętrzne piękno. Ono nie powstaje wskutek tego, że ktoś jest przystojny, pewny siebie, tak, ma, ma takie atrybuty seksualności, tego, że jest przystojny w danej społeczności, bo u nas przystojny jest człowiek szczupły, a były społeczności na przykład na Hawajach, gdzie wódz musiał być gruby, tak, bo to oznaczało, że ma dostęp do żywienia i, i to było takie sexy. Więc chodzi o to, że dużo ludzi. Ma w sobie taki wewnętrzny urok. Ja nigdy o tym oczywiście nikomu nie powiem. No bo, no, no kurna, to ktoś powie, to jesteś kurwa, je, je, kurwa mareczku, co ty nolisz? Więc ja tego nigdy nie powiem. Ale jest taki urok. Pozwólcie, żeby ten urok zobaczyli inni ludzie. Pozwólcie, podzielcie się z tym, co macie. Dużo ludzi, zwłaszcza nieśmiałych, introwertyków, ludzi zranionych, cierpiących. Którzy byli odrzucani, którzy mieli depresję, którzy uważają siebie za gówno, bo tak świat ich nauczył, że jest wzorzec, który jest ładny, więc jak nie, nie pasujesz do wzorca, to musisz myśleć o sobie jak gówno. To nie są twoje prawdziwe myśli. Zostałeś fałszywie zaprogramowany. Ale ci ludzie może właśnie dlatego zostali tak oszukani, bo ci ludzie często mają w sobie nie powiem słowo światło, latarę, no to będzie jakiś tanie ezoteryka, tak? Ale mają w sobie coś, jakiś taki ulotny posmak piękna. Urok, to, to, jest, to nie jest seksualne. To jest tak, jakby. Tak, jakby w zimę był księżyc, było jasno, i sople tworzą coś pięknego, i świeci ten księżyc, ty się dobrze czujesz, i nagle dostrzegasz urok w tej chwili magię. To jest coś takiego. I to można dostrzec, u tych ludzi z problemami tymi, na co mam swoje własne teorie, którzy zostali zamknięci. Może to jest właśnie dlatego zrobione, żebyście nie przekazywali światu tego, co w sobie macie. Od małego zostaliście przez system przekonani. Że jesteście źli, niedobrzy, brzydcy, macie czuć poczucie winy, macie umierać za to, za tamto, za tę ideę, za tamtą ideę. Macie się nie szanować, macie się, macie się czuć jak gówno. Bo tylko masz się czuć dobrze, jak będziesz jakimś takim odpowiednikiem amerykańskiego symbolu seksu, Wysoki futbolista w kurce futbolowej, blondyn otoczony dziewczynami, high school, tak jak to ja ten wzorzec widziałem, zwłaszcza jak byłem młody, w tych filmach amerykańskich. Tak? Teraz są trochę promowane inne wzorce, ale to jest, to jest te same gówno, tylko inaczej opakowane. Tamto gówno było opakowane w czerwone pazłotko, a to jest takie zielonkawe. Ale skład jest ten sam. Możecie spróbować, jak mi nie wierzycie. Nie polecam. I mam taką własną teorię, że właśnie tacy nieśmiali ludzie mają coś wspaniałego do przekazania światu, ale są trzymani w więzieniu własnych uczuć. Zostali nauczeni nienawiści i pogardy do samych siebie, i to jest fenomenalne więzienie, bo nawet z najgorszych więzień zawsze ktoś podobno uciekał, ale z tego więzienia się nie wydostaniesz. Bo to więzienie jest w Twoim myśleniu. Twoja wolność jest taka: możesz pójść w lewo, w prawo, mówią Ci, że jesteś wolny. Do przodu, do tyłu, możesz skoczyć trochę do góry, możesz kucnąć. I to jest Twoja wolność. I oni Ci mówią, że jesteś wolny. To jest gównoprawna. Bo nie możesz na przykład robić tego, co chcesz, nie możesz się spełniać. Natychmiast się pojawią emocje, które, na przykład emocje lęku, emocje, że jesteś obrzydliwy, że Cię wyśmieją, lęki, fobie, opory. To no jaka to jest wolność, jak ty nie możesz robić wszystkiego, bo pojawiają się w tobie uczucia, które ci na to nie pozwalają? No wszystkie fobie takie są. Nasze wewnętrzne więzienia zbudowane są z lęków i fobii. I warto nad tym pracować. Pytanie za 100 punktów. Dlaczego te więzienia są tak robione tak wspaniałym ludziom, którzy mają coś wspaniałego wewnątrz? Bo może ktoś nie chce, żeby to się wydostało, może ktoś chce, żeby ten świat nadal był pełen wojen, pełen nienawiści jakiejś, jakiejkolwiek, tak? Nienawiści, wojen, chorób, żeby ludzie chorowali, byli słabi, nienawidzili się. Żeby nie wyłapać wszystkich psychopatów, bo zaraz są głosy, że jak to, że to ludzie, że jak ty tak możesz mówić, niedługo to źle mówienie o psychopatach, to będzie, nie wiem, traktowane więzieniem. Niedługo zobaczycie Państwo. Sam byłem w szoku, gdy nagrałem kiedyś ten materiał na wideo, co tam Brajanka trzymałem na rękach. O Borderline, jak je, jaka to nienawiść była wobec mnie, jak ja śmiem mówić o ludziach chorych na tę chorobę, kiedy sam od ludzi, którzy są psychiatrami, psychologami, no słyszałem, no ale no nikt nie może tego powiedzieć. Jest wiele rzeczy, o których wiemy, a o których nie możemy publicznie powiedzieć. Na przykład, niby za to zaraz kanał zamknięto. Może dlatego, że ci ludzie by bardzo wzbogacili świat, dlatego są trzymani w więzieniu. Dlatego proponuję powolutku, spokojnie, jakoś sposobem, trzeba kombinować. Pomyślcie czasem, czy te wasze lęki, fobie, czy to jest coś prawdziwego? Czy jeśli myślicie, że jesteście zerem, niki, macie poczucie winy, czy to jest prawdziwe, czy to zostało wam wgrane? Tak jak w hardware wgrywa się w software, czy w komputer, w twardy dysk wgrywa się oprogramowanie. Czy to jest wasze, czy to jest wasza prawda? Czy jako małe dzieci się nienawidziliście? Nie! Nie znaliście tego! Dopiero musiał przyjść jakiś nauczyciel, kapłan i musiał wam pokazać, o, tu jest wzór idealnej kobiety. I dziewczynki małe patrzą i mówią: szczupa, wysoka, białe włosy wszystkie są wyszczególnione rzeczy. I oczywiście rzadko która dziewczyna będzie tak urodziwa. I już zaczyna siebie nienawidzić, i to jest przez system wzmacniane. Chłop, chłopcu małemu natomiast pokażą wzór mężczyzny, którego jest prawie niemożliwe dosięgnąć i w efekcie będzie siebie nienawidził. Czy też religia mówią to, że masz siebie nienawidzić, bo jesteś winien, że 2000 kilometrów od Polski, 2000 lat temu ktoś, Jezus Chrystus, którego postać bardzo szanuję, jeśli istniała. Prawdopodobnie bym przed tą postacią klęknął. A co mi szkodzi? Jeśli byłby, nie byłby Bogiem, no to bym stał z kolan. Klęknięcie jest upodlające, jeśli to robisz z upodlonego serca, ale tak badawczo Moim zdaniem nie. Ale co ja jestem winien, że on umarł? 2000 lat temu, 2000 kilometrów stąd. Ja nie jestem winien, ale przez całe życie czułem się cholernie winny. Czy to nie jest mentalne, wewnętrzne więzienie, w którym byłem trzymany? Oczywiście, że jest. I od wielu lat nie mogę się go pozbyć, bo było od najmłodszych lat powtarzanie mi wmawiane. I małe dziewczynki, mali chłopcy. Nie mają tego, co jako dorośli mają. Nienawiść do siebie pogarda do siebie, wstręt, lęki, fobie. Podejrzewam, że 90, może 96% tego syfu, który niszczy im życie i rujnuje, nie pozwala życiem się cieszyć, zostało im wprogramowane przez ten system, w którym żyjemy. Oczywiście część jest genetyczna, jakieś lęki, lęki, przepraszam, choroby genetyczne i tak dalej. Ale nie jest podejrzewam tego tak dużo. Zobaczcie teraz, ile jest ludzi z depresją, ile jest nowotworów. Ile jest chemii w jedzeniu? To co myślicie, że ludzie, którzy mają władzę nad tym, nie wiedzą o tym? W butelkach plastikowych bisfenol A. W każdej chemii konserwanty, syfy, każdego możliwego rodzaju. Fluor, straszna toksyna, wszędzie doprowadzane. Pasty do zębów, woda fluorowana. To ja wam zadam takie podchwytliwe pytanie. Czy to, że mieliście fluoryzowane zęby, sprawiło, że macie je wszystkie zdrowe? No wiemy, jak brzmi odpowiedź. No to w czym pomaga? No właśnie, trzeba sobie zadać pytanie, w czym i komu pomaga silna toksyna dawana nam rzekomo na zdrowe zęby. A proszę bardzo, w Afryce, tam gdzie nie ma cukierków, gdzie się normalnie zdrowo odżywiali, żadnego fluoru nie było zdrowe, białe zęby. Nie fluoryzować dzieci, tylko nie dawać im miejsc słodyczy. Ale to już audycja się troszkę em, przedłużyła. Szanowni Państwo, to by było na tyle, gdy Państwo reasumując, gdy Państwo mnie pytacie, kończę już, bo jest naprawdę koszmarnie się czuję, jest tak gorąco, naprawdę, że jestem strasznie zmęczony. Gdy Państwo mnie pytają, czy wychodzić z tym, co macie do zaproponowania, do świata, coś pokazać, swoją twórczość, mowę, ciało, to, co mówicie, to, co... Nie wiem, może ktoś z Państwa potrafi ładną piosenkę wypierdzić. Natychmiast na YouTube zostanie gwiazdą. Jak nie zostanie, to na Szkolnej 17 go przyjmą. Taki żart. Czy ktoś wybeka? Tak, no są tacy znani ludzie. Ale poważnie mówiąc, jeśli coś sobie takiego chociaż poczuliście, to w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać. Nie ma się, szanowni państwo, nad czym zastanawiać. Korzystać z możliwości pisania blogów, WordPress, YouTube, poczytać sobie o tym i powolutku, spokojnie pokonując swoje lęki. Swoje, no to nie są tak naprawdę państwa, ale tak się mówi swoje lęki, fobie i wychodzić ku większej publiczności, bo z tego można bardzo dużo zyskać, poznać wspaniałych ludzi. Można z tego żyć, można robić to, co się kocha i zarabiać na tym pieniądze. Niektórzy z Państwa zostaną sławni, bogaci, proszę wtedy sobie przypomnieć o państwa, uniżonym słudze i takim przyjacielu internetowym mareczku. także, szanowni państwo, hmm, jutro nagram jakąś audycję i jeśli podejrzewam, że jeśli to będzie niezdana matura, to na pewno live'a nie zrobię, bo będę wkurzony. ale jeśli będzie zdana, to prawdopodobnie zrobię takiego lajda. Lajta, przepraszam, radosnego, na pewno państwa poinformuję, jeśli to państwa w ogóle interesuje. także, także tyle. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, miłego dnia z Panem Dobrym Bogiem, pieniążku, bo to najważniejsze, jak to mówią, i e, miłego dnia noś wieczoru, bo to już prawie 16. Pozdrawiam serdecznie, cześć.